Aby wyciąć płytkę do rozmiaru swojej stomii, zaznacz kontur stomii na folii zabezpieczającej część przylepną worka, a następnie przytnij tą część tuż poza zaznaczonym konturem. Koniecznie oddziel przód i tył worka, aby nie przedziurawić go przy przecinaniu. Pamiętaj, że wycięcie złego rozmiaru może spowodować podciekanie i podrażnienia skóry. Twoja stomia będzie się zmieniać z czasem. Pamiętaj, aby zawsze dobrze dopasować rozmiar otworu płytki. Po wycięciu płytki użyj palca do wygładzenia brzegów otworu. Aby wypełnić wszelkie nierówności, możesz użyć pasty. Aby założyć płytkę, odklej folię, ciągnąc za uchwyt oznaczony kolorem niebieskim. Umieść worek nad stomią i delikatnie dociśnij do skóry. Dociskaj płytkę przez około 30 sekund. Ciepło dłoni sprawi, że płytka lepiej się przyklei. Pamiętaj o myciu rąk. Aby zamknąć worek ILEO, zwinie go końcówkę 3 razy i połącz paski, dociskając je do siebie. Dla dodatkowej ochrony możesz zwinąć końcówkę w kieszeń worka, jak widać na filmie. Pamiętaj, aby opróżnić worek, gdy jest w 1/3 pełny. Spuść zawartość worka w toalecie i miej w zapasie chusteczki lub papier do wytarcia. Odwiń kieszeń, jak widać na filmie. Umieść worek nad toaletą i odepnij zapięcie. Odwijając końcówkę, trzymaj ją w górze dla lepszej kontroli. Biały pasek na dole worka pomaga otworzyć końcówkę. Naciśnij dwie strony paska i opróżnij worek. Użyj chusteczek, aby oczyścić końcówkę. Koniecznie umyj ręce. Worki jednoczęściowe typu zamkniętego są przeznaczone do jednorazowego użycia. Gdy worek jest w 1/3 do 1/2 pełny, usuń go, delikatnie odciągając przylepiec jedną ręką, a drugą podtrzymując skórę. Możesz użyć gazika, aby wymyć ewentualne pozostałości po przylepcu.